Ponad 220 dziennikarzy z Polski i zagranicy przez dwa dni rywalizowało na murawie stadionu przy ulicy 3 Maja w T-Mobile Cup, drugim europejskim turnieju piłkarskim dziennikarzy. Do Ostródy przyjechali przedstawiciele Radia Z, Radiowej Trójki, Telewizji TVN, Gazety Wyborczej, Polsatu Sport, Kanału Plus czy Telewizji Polskiej. Spośród 19 drużyn, które wzięły udział w turnieju, aż 9 było z zagranicy. Większość z nich do Polski powróci podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W drużynie Hiszpanii występowali dziennikarze z dziennika El Mundo oraz popularnej gazety sportowej Marka. W zespole z Niemiec mogliśmy podziwiać przedstawicieli telewizji WDR. Dziennikarze rywalizację na boisku łączyli z dobrą zabawą. Przede wszystkim na pewno dobra zabawa, bo turniej jest chyba po to zorganizowany, żebyśmy się wszyscy dobrze bawili, żebyśmy się poznali z dziennikarzami innych redakcji sportowych, nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. No ale element rywalizacji też jest. Są tutaj byli piłkarze, którzy grali w różnych ligach w Europie i w Polsce, więc na pewno oni wprowadzają ten element rywalizacji. To jest oczywiście zabawa, natomiast kiedy się wychodzi na murawę, jest już zupełnie inaczej, bo kiedy czuje się adrenalinę i to, że przecież trzeba wygrać w meczu, to już nie jest zabawa. Wtedy jest walka oczywiście, bo jesteśmy tak duchowo-sportowo nastawieni do każdego meczu, więc zabawa przed, ale w trakcie meczu już jest rywalizacja. No my przepadamy tutaj przyjeżdżać. Naprawdę w zeszłym roku już było doskonale. Myślę, że to świetna promocja Ostródy, Warmii i Mazur, no bo ludzie z całej Europy zauważają, że jest tutaj doskonale. 19 drużyn w pierwszym dniu turnieju 11 maja rywalizowało o zdobycze punktowe w meczach grupowych. Jednym kolejne zwycięstwa przychodziły z łatwością, inni, aby wywalczyć choć kilka punktów, musieli się sporo nabiegać. Dziennikarzom Radiowej Trójki z Michałem Olszańskim na czele nie udało się wyjść z grupy. Pecha mieliśmy wczoraj, ale ja się w ogóle szalenie cieszę, bo wiele, wiele lat temu mieliśmy drużynę piłkarską w Trójce. Później to się jakoś wszystko rozpadło i kiedy dostaliśmy zaproszenie do Ostródy, to ja sobie pomyślałem, a może się uda. Zwłaszcza, że to nie są te wielkie drużyny 11-osobowe. I rzeczywiście stworzyliśmy bardzo sympatyczny zespół. W finałowym spotkaniu o zwycięstwo w T-Mobile Cup rywalizowała reprezentacja Mołdawii i Bułgarii. Regulaminowe 20 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia, dlatego o losach spotkania przesądziły rzuty karne, w których lepsi okazali się przedstawiciele mediów z Mołdawii. Organizatorzy turnieju z poziomu gry i zaciętej rywalizacji na boisku byli zadowoleni. Poziom galaktyczny, jak to powiedział dziennikarz hiszpański, na co dzień kibic Realu Madryt. No i trzeba się z tym zgodzić. Naprawdę, gdyby ktoś tutaj przyszedł i kompletnie nie wiedział, co tu się dzieje, pomyślałby, że to jest jakiś naprawdę mocno obsadzony turniej piłkarzy, profesjonalistów, a nie dziennikarzy. Bardzo wysoki poziom, bardzo duże zaangażowanie. No i oprócz tego takiego waloru poznawczego, integracyjnego, jednak no, taka prawdziwa sportowa rywalizacja. Trzecie miejsce w drugim europejskim turnieju piłkarskim zajęła drużyna Kanał Plus, której dziennikarze zdobyli również nagrody indywidualne. Cezary Olbrycht został najlepszym zawodnikiem turnieju, a Żelisław Rzeżyński najsympatyczniejszym uczestnikiem. Szczęśliwi, tak się przyjęło, że Kanal Plus to zawsze jest faworyt turnieju, no ale zawsze przyjeżdżamy w składzie wzmocnionym ekspertami, czyli byłymi ligowcami, nawet medalistami olimpijskimi z Barcelony, bo przecież Wieszczycki, Mielcarski, a tu przyjechaliśmy w takim trochę kadłubowym składzie, tylko dziennikarze, dodatkowo okrojonym, więc ten medal za trzecie miejsce to jest dla nas taki jak złoty, naprawdę rewelacja. Dziennikarzom w Ostródzie podobało się, niestety ich piłkarskie zmagania nie cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. Gdyby nie fakt, że na stadionie przez dwa dni obecna była młodzież z ostródzkich placówek oświaty, trybuny świeciłyby pustkami, a po południu ilość kibiców policzyć można było na palcach dwóch rąk. Miejmy nadzieję, że gdy dziennikarze powrócili do swoich redakcji, napisali coś pozytywnego o Ostródzie w swoich materiałach. Promocja naszego miasta była przecież głównym celem pobytu dziennikarzy w Ostródzie.